Yeah, it's great, boss. And this is just a taste. I got a line on a whole shipment of Cameroons that have been impounded by customs. You guys are going to grab them. You want us to boost cigars? Something wrong with that? Customers in our nightclubs are paid through the nose for quality cigars. Still, it seems, I don't know, small time. I just knew you were a smart one, Tom. Can't put nothing past you. Small time is exactly right. That's how it's supposed to look, anyhow. The cigars are just a cover for a shipment of hot ice. The smuggled diamonds have been hidden in some of the boxes. The feds haven't found them yet. We're stealing diamonds from the feds? Don't worry about it. I've already discussed all the details with Sam here. He'll fill you in. Now, I got a meeting with the mayor at his favorite gentleman's club. Work out the details together. But I want those cigars back here before anyone catches on to the real loot. You got it? Sure, boss. Great. And don't drink all the good stuff while I'm gone. You know about this? Boss and I worked it out last night. We got a plan. Now, I'm not saying it's a good plan, but it won't get us killed. Probably. So what, then? We got a guy on the inside or something? No. We gotta do this on our own. And it'll be rough. Cigars are packed in crates at the harbor. Shit. The place will be crawling with security. Yeah. Brute force won't work. Gotta play this one cool. So we're gonna steal a customs truck. Slip right in. Christ. And kill the poor bastard driver. No. We'll just scare him a bit. All we need is his paperwork. Right. We don't need the hassle of dumping a body. Come on. See if we can get eyes on a customs truck down by the docks. You all right, Tom? Yeah. Just trying to figure out the angle is up. What's there to figure? Boss says a job needs doing, we're doing it. Just seems like a lot to put on the line. Even for some diamonds. The feds pinch us. We could do serious time. Then let's make sure we don't get caught. Right? Yeah. I got gear for the job stashed down near the harbor. If either of you need something special, go see Vinny. Cześć, witajcie. Z tej strony Husiek. Witajcie w kolejnym odcinku Mafii. W sumie gruba akcja. Gruba akcja, chyba pierwszy raz będziemy zadziałać tak na, faktycznie na grubo z federalnymi. A Tommy ma już jakieś dziwne przeczucie. Dziwne przeczucie, że coś się zruszy. O, Punch Games tam jest. Would you relax? You're making me nervous playing around with your piece like that. Sorry. Just got a lot on my mind as well. That show. I'd have figured there wasn't enough room up there. Go ahead and laugh, assholes. You guys are done. How do you think I got plans? But you're wrong. You have big plans. Yeah? Spill it then. What are you working on? Been thinking about hitting up a savings and loan downtown. You want to rob a bank? Sure. I've been casing the place for months. I got it all worked out. I just need a few guys I can count on to watch my back. Robbing a bank, that's a little out of our league. We're robbing the fucking feds, ain't we? What's the difference? Well, Salieri's the goddamn difference, you nitwit. The Don sent us to steal these cigars. There ain't no way he sanctions a bank job. Well, then we don't tell him. You want to step out on the Don? Oh.
No. Not really. We can cut him in after we make the score. He'll be bent, sure. But he won't stay mad once he gets his share. I don't know, Polly. Yeah, I fucking know. You do what you want. I won't say nothing. Yeah, I owe you that much. But Salieri? He finds out you're going behind his back, you'll be planted right next to Morello. You ask me, there ain't no haul worth that. He's right, Polly. You bring it to the Don, or let it go. Yeah. Just get to daydreaming, you know? Wake up. We're here. Tom, you take the car. Find a customs truck and meet us near the impound. Me and Polly, we'll go get the rest of the gear. Right. You got your head together. Yeah. Sober as a priest. That's what I'm afraid of. Hey, quit busting my balls. I'm good. Coś się odwali. Broni by zapomniał. A Tomie ma dziwne przeczucie. Ja zresztą też. Znajdź i ukradnie ciężarówkę, celników, okej. Okay. Jakie mamy obszar... O, szlak. Ty tam coś jedzie, ale czy to ciężarówka celników? Nie, to tramwaj. Ale tu mamy tusik. A jest, myślałem, że będę musiał dłużej szukać. No dobra. No to buchnijmy ciężarówkę celników. US Customs Border Protection. Jedźcie rzekł do Sama i Pauliego. Ach, serio? Holender, jasny. Pieprzona policja. Dobra, trzeba poczekać chwilę, aż oni przestaną, odwołają pościg. Bo niby dalej jesteśmy poszukiwani. Są dwie gwiazdki. O, już zaczęły mrygać. Dobra. To jedziesz, kurwa. Przetypon. Dobra, to jedziemy do Sama i Pauliego. Co prawda i tak się pewnie coś odwali. Coś się odwali. Albo na, czy na robocie cię pewnie zruszą. Jups. Przerysowałem lakier. Ale ogólnie słyszałem, że to już końcówka mafii, słuchajcie. Sporo giereczek pokończyłem. Call of Duty się skończyło. Nowe Call of Duty Cold War. Nikt o to nie pyta. Raczej nie będę tego ogrywał, przynajmniej chyba że na streamach. Więc raczej się nie będziemy w to pakować. Ale dobra, nie teraz o innych seriach. Where's my uniform? This is all we got, pal. Besides, there's only room for two in the cab. You can ride in the back. Co? Jak to z tyłu? Sure you keep your head down, this whole thing is blown. Forget about it. I know when to keep my head down. Make you say that to all the girls.
Come on. Well. Let's get moving. All right. Jesus Christ. No super. Jeszcze... Tak, wygodnie. Jeszcze nawet nie wychylam. Pete, you got the papers? The dash. What was that? What was what? What? Here you go, pal. All right, go through. Busy night tonight. Might not find. Płoczno? Fuck. No to niedobrze. Hear that? There's gonna be guys everywhere. It'll be fine. We just gotta think on our feet. Thinking on my feet is my worst thing, Sam. You know that. Miało nie być ludzi. Halo. Ale jak ja mam się tu poruszać będąc tam? No to już dla mnie typ. We need to have gone through these shipments by sunup. Yeah. Sorry, we couldn't find our papers. But we found them again. Just show us what to do, pal. Or no. We're all new, buddy. It's just that some of us know what time we gotta clock in. Już ta rzeka, już ta rzeka. Pewnie jakiś, nie wiem, lider albo coś. No, a ja co? Okay, Tom, looks like it's on you. Get into the warehouse and find a cigar crate that's hiding the diamond. Aha, super. Okay. They keep records on everything here. So search their files. You're looking for Cameroon cigars that came in on a boat called the Bohemia. Bohemia, kameruński statek. Got that? Yeah. Don't get caught. Don't get seen. Find us when you're done. Wszystko fajnie, tylko lepiej ja bym miał uniform, a nie cwaniaki sobie wzięli uniformy, a ja muszę biegać w tym. Tam coś idzie. Jakiś wykrzyknik idzie. Strzały wywołają alarm, okej. To nie będę strzelał. Ja pierdolę, tak daleko? Kurwa. Ale tutaj to... Oh shit. Chcę się dostać tam. Fuck. Lej go. Dobrze. Szkoda, że nie mogę sobie wziąć tego. Ty podnieść ciało? Nie, chyba nie. Nie mam się pozbrać ciała. Nic o tym nie wiadomo. Szkoda, że nie może tak Hitmanie sobie wziąć ciuchów, nie? O właśnie, Hitmana bym sobie chciał przejść któregoś w końcu. Przeczytaj notatkę. O nie, hobby. Zabrałem z magazynu skrzynkę z cygarami. Mam przecież, że niektóre z tych pudełek z Cameroon, które zatrzymali po przybyciu Bohemii, mogą skrywać to, czego szukamy. Jak dotrzesz na miejsce, idź do magazynu i sprawdź resztę skrzyń. Widzimy się rano, powodzenia. Huh.
This'll help. This up. Once we're done with the small crates, we'll start cracking open the big ones next door. Good. Boy, these fates are angry. Shit. Czekaj, czekaj, czasopismo. Haha. Zebrałem 10 na 20. Czy coś tam się pelęta? Ale to chyba na dole. Tak, to na dole. Nie, tam jest typon. Kidełki. Nie myślę, że to będzie magazyn. Chyba zwątpię. Pytanie, czy mógłbym go ten... uciszyć, nie? Tak jak tamtych. Sprawdźmy. Tak mogę. Genialnie. Strzelby sobie w razie czego zabiorę, nie? Tu coś jest. Okej. Bohemia, Cigars, Warehouse Storage Area D2. Okej, D2 musimy szukać. Skończyłem magazyn w sektorze D2. Tutaj co jest? Ok, nic się z tego nie przyda. W porzo. Ogólnie tu coś leży. Oh yeah. Nic. Korea. Tak, żem czuł. Tak, żem czuł, że to tak będzie. Dobra, teraz pasuje stąd jakoś wyjść. Tam jest typ i tu jest typ gdzieś. Ale typ jest chyba na zewnątrz. Albo i nie. Tu jest. Tam jest drugi. Fuck. O nie! O, zrypałem sprawę. Shit. No nie, serio? Fuck. Come on, fellas, let's speed this up. Once we're done with the small crates, we start cracking open the big ones next door. Money's good. Boy, these feds are assholes. Must have been through 100 maxes already. Fuck. Rozumiem, że są w magazynie i w D2. To kurde, żeby tam. Żeby tam ten, dobra, to już wszystko wiemy. A tutaj mi zapisało, że wziąłem ten, nie? To czasopismo. No pewnie. Ale teraz nie mamy informacji, że są w magazynie, nie? Tylko... Czekaj, tu mamy, że to jest niepotrzebne.
Dobra, zostaw to, zostaw to. Zostaw to, nie rusz. A po co to ruszasz? Dobra, spoko, luz. Tu jest ten typon. I tam chodzi jeszcze jeden, ten strażnik. Kurde, pasuje koni jakoś przemknąć. O, naziści. Adolf. Adolf, to ty? Tutaj nic nie było, więc mogę sobie to odpuścić. Ten sobie chodzi tutaj, tak. Kurde, tylko że on chodzi. Shit. Uważam, że znowu to zruszą. Ale czekaj, on teraz jest tam po drugiej stronie jakby. Stoi tyłem. Teoretycznie można by wtedy przejść, ale on już ma się. Już se wraca, więc poczekamy, aż co tam pójdzie z powrotem. Też widzę, że on wszystko teraz robi tak, żeby... Dobra, zobaczmy, gdzie on teraz rozpakuje. Gdzie on pójdzie. Idź sobie tam, idź sobie tam. Dobra, idzie tutaj. Okej. Jest za filarem. Poszedł se tam? No kurwa, stoję. Teraz ten jeszcze się zbliża. Ja pierdzielę. Kurwa, tamto mnie zauważył. Fuck. Ten sobie poszedł tam. Ale on chyba zaraz wraca, ta. Tak, dobrze. Już myślałem, że będzie lipa, jakby tamten zauważy to... O, masakra. O nie. A1, C1, to było D1, czy D2, D2. Krap, to na samym końcu. Sotaj te pachał miał, udanie cygara i wyroby tytoniowe, poprzedni port, on był zatrzymania, podejrzanie kobiet. Data przybycia strefa magazynu D2. Najgorsze jest to, że strzały wywołają alarm. Shit. Czy uda mi się tamtędy przejść? Tam jest jakaś gazetka w tym.
A nie wiem, czy chcę teraz po to iść. Teraz tamten by mnie zlukał. Mamy mapę D1, D2, o foken. Dobra. Pasowałoby zejść po tych schodach i dostać się tam. C2, czyli tutaj, czyli tam będzie git. Dobra, idziemy. Shit, tu jeszcze ci są. To niech to po schodach nie schodził. Byłaby lipa. Leciutka. Kurwa. Ja pierdzielę, cofaj tą broń. Jakbym sobie kliknął i strzelił, to ja pierdulam. Kurwa. B2. Kuźwa, jeszcze ten idzie tutaj na dół. O nie! Jak on zobaczy to... O fuck. No to już jestem przegrany. Kurry. Fuck! Ja pierdzielę, no. A krab, znowu tu jestem. No bo to wiemy. Co za krap, no. No i idź stąd. Trzeba iść, a nie. Oni na górze chodzą. Kurwa. Co złego, to nie ja. Nie ma jak chodzić w świetle. No te dwójka, jestem we właściwym już. Jak się okaże, że ich tu nie ma. Oj, się zdenerwuje. Nie myślę, że w ostatniej skrzyni. Yeah. Nie? Są.
There he is. Kurwa, tak blisko za drzwiami były. O, fuck. A ja... No i teraz już nie, teraz już bez ogródek sobie pakują. Za drzwiami. Wystarczyło drzwi otworzyć. I sprawdzić pierwszą lepszą skrzynkę z tego statku. GZ, dzięki bardzo. Jeszcze tu się zaraz coś odpieprzy pewnie. Będzie jedna wielka ucieczka. I'm not riding in the back again. You're a better wheelman anyway. Just don't drive us into the bay. Aha. Shit. You hear that? Już ale. Let's go, let's go! Nagle się szybko zorientowali. Jaki mamy ten? Holy moly. Every cop in town's gonna be on their way. So let's get out of sight. Fast as you can, Tom. A jakbyśmy sobie pojechali, czekajcie, skręcili tu w to i tędy. Kurwa. Nie chcę się pakować, wiecie, przez blokady policyjne. Zobaczymy, może się uda uciec. Czy powinno się udać? Dawaj, 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 dawaj. Strzelaj, kurde. Another checkpoint. Give it a wide berth, Tommy. Kurwa. To federalnie już. Przejadę. Byśmy jechali tu. Tu i wyjedziemy z tego obrębu. Tu zafajdanego. I teraz ile fabryka dała? W sumie 4 gwiazdki. Tyle chyba jeszcze nigdy nie mieliśmy. A przynajmniej sobie nie przypominam. Dobra. Super, zarąbiście. Jeźdź do magazynu Saleriego. Gdzie jest magazyn Saleriego? Ło, panie, kawałek. Aha, to tam już byliśmy w sumie. Ale udało się, udało się. Co, nie była to jakoś, jakaś ciężka misja. Teoretycznie dałoby się ją zrobić szybciej, nie? Ale wiadomo, tak musiało być. Jak dziwnie się prowadzi tą ciężarówkę. Żech trochę pozamiatał tutaj. No, a tu tam most jeszcze.
Ale coś tak dziwnie chodzi ten silnik, jak nierówno. Jakaś zruszana. Ale to już bywa. Ogólnie ładnie wygląda. Szkoda, że nie było takich emisji bardziej, nie wiem, w jakichś wieżowcach, gdzieś na wysokości, że można sobie podziwiać miasto, nie? Fajne chmurki, fajny księżyc, tak klimatycznie. Ogólnie grając w Mafię czujecie ten klimat tych lat 30. Zarobiste jest po prostu, fajnie, fajne. Nie zawsze w grze tak dobrze się da odwzorować klimat. Jestem ciekawy, jaki będzie klimat w Cyberpunku, nie? Czy będzie taki czuć tą przyszłość? Czy nie? Zaraz będziemy w magazynie. Myślę, że szefu będzie zadowolony. Ciekawie w ogóle, ile te diamenty są warte i czy... Dojechaliśmy cali i zdrowi. Hey Polly! You okay? Yeah, a couple of these crates have shot this shit though. How bad is it? It's the worst of it. It don't look too good. Don's gonna be pissed if we ruined any of the cigars. Co jest? What the hell? Christ. It's dope. Co? Yeah, I'm sure. A nie diamenty? There ain't any. This is the real score. No, 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 no. Don said we would get diamonds. You can open every box. You're not gonna find them. So? Put our fucking necks out on the line for this shit. Looks like it. You better cool off, Polly. The Don's coming. Shit. We don't say nothing about this to the Don. Okay, if he wanted us to know, he would have told us. He should have come clean. Sure. But for now, we keep our trap shut. Right? Yeah, okay. Polly? Yeah. Yeah, I ain't saying nothing. Ale nas zrobił. One of the crates got a little banged up his own. All right? Oh, doesn't look too bad. Might have lost a few cigars, but otherwise the merchandise should be okay, Mas. Besides, ain't diamonds supposed to be the hardest thing around? Outside of my cock, maybe. Oh, bravo, boys, bravo. You all got a well-deserved bonus coming your way. You want us to unload the crates into the warehouse? No, you can take a powder. These morons are gonna take it from here. You sure? What I say? Okay, boss. We'll dangle. Sam, give me a lift back to the bar. Sure, boss. Ale to nie jest lojalne, tak w sumie. Guys coming? Now we'll take the train. Okay. See you later. Wyczuwam bunt. W sumie nie dziwię się, jak ich tak zrobił. Za tyle dobrych rzeczy w ekipie. Yeah, but what are you gonna do? I already told you. The bank. Yeah. I don't care what Sam says. I'm getting that score. Teraz powiedzmy, że się zgodzi na ten bank i pieprzysz to. You figure. Dużo. We're just talking. Chcesz to wejść. Lepiej się z nimi trzymać, bo szefu sobie przygrał w ciula teraz. Nie można mu ufać. So which bank? Grand Imperial. Where North Park meets downtown.
Yeah, been there. A while back. Well, the security don't look tight. Easy getaway. Tellers who don't look like they put up a fight. Can't do it alone. Maybe. I'm not moving black tar for the Don. Especially if he's not cutting us in. Well, jeszcze 5%? To pfff! I just never want to be in that street again. What street? On my knees. Watching some poor skirt burn. Just because she got in our way. It was the wrong place and the wrong time. Just tough luck. Seems there ain't no other kind with us. I'm telling you, Tom, this is perfect. I wouldn't ask you to come in on this if I didn't think it was our ticket. We'll see. I'm not signing up for the job until I see what's what. If I get pinched, Sarah's done with me. Hmm. You got a family to look after. I get that. But think about what this could mean for them. Watch it, buddy. You're treading into enemy territory without a map. Yeah. I don't know what it's like for you going home to your wife and kid. But that's why I'm doing this. Who's gonna marry me? Nearly 40 years old and nothing to show for it but my rap sheet. But we do this. I get enough scratch to finally get out. Who knows? You're not built for the domestic life, Bobby. If 6 months in, you'll put a bullet in your brain out of boredom. Christ. I'm ready to punch my ticket right now. We sit around for 6 months, just playing cards and busting balls, and I start to get lazy. Then everything blows up, and I gotta knock the rust off or I'm dead. One day I'm fighting to stay awake while the Don's telling us a story about the old days. One I've already heard 100 times, and the next day I'm getting shot at, trying to keep from shitting my pants. It's fucking wearing me out, Tommy. Już ma dość. So you're looking for the big one, though. I know it's a snipe hunt. Every little mobster goes to bed dreaming about that last big score. But if we do this thing, I don't know. Might be just enough to get me a little pizzeria or something, you know? Sure. But if we're doing this, we're waiting until things calm down. Ah, you're already hooked, pal. Maybe. Dobry rozdział, słuchajcie. Okej, no to cóż, widzimy się w kolejnym odcinku Mafii, jutro o 15:00. Do następnego i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.